Rzeczywiście nigdy nie pożegnałem się z widzami serialu Pierwsza Miłość, a byłem z nimi przez wiele lat. To był piękny czas. Mam wrażenie, że bardzo się tam rozwinąłem, że to była też dla mnie piękna przygoda. Zdobyłem tam wielu przyjaciół w tym serialu. Świetna ekipa, więc naprawdę to był piękny czas. Ale czasami przychodzi moment, że trzeba coś zakończyć. No i tak było tym razem. No, trzeba iść dalej. Nie ma jednego powodu, dla którego postanowiłem odejść z serialu Pierwsza Miłość. To nie jest tak, że się pokłóciłem z produkcją, czy byłem czymś już wkurzony, żadne negatywne emocje nie kierowały mną przy podejmowaniu decyzji. Po prostu uważam, że czasami trzeba tak zrobić, no, że czasami trzeba iść dalej. Nie szukaj mnie i zapomnij o mnie. Patrycja, to koniec. To koniec. Trudno też mówić o takich definitywnych decyzjach, bo nie wiadomo, jak się życie potoczy i nie wiem, kto wie, może kiedyś wrócę do pierwszej miłości, ale na razie się to nie zapowiada. Jestem też bardzo zajęty, mam dużo pracy i nie byłoby na to miejsca, a jednak taki serial wymaga taki, potrzebuje dużo czasu. Trzeba tam jeździć, trzeba tam nagrywać, to jest dużo dni, ale dziękuję widzom za to, że byliśmy razem tyle lat. No dziękuję wam, naprawdę to dostałem od was mnóstwo maili, mnóstwo wiadomości o tym, że lubicie tę postać. Często spotykamy się na ulicach, rozmawiamy na temat serialu. Dostaję od was wiadomości, że brakuje wam postaci w serialu Pierwsza Miłość i jest to bardzo miłe. Cieszę się, że jakoś tak ta postać wzbudza u was tyle sympatii i ale na tym życie polega, że pewne rzeczy się kończą, inne się zaczynają. No i dzięki temu mogłem zrealizować właśnie między innymi serial Pod Powierzchnią. Mogę teraz pracować w filmie Furioza i robić kilka innych bardzo ciekawych projektów. A aktor, żeby się rozwijać, musi iść do przodu.